Bardzo serdecznie witam wszystkich na moim kanale Beauty Mind Ula's World. Welcome everyone to my channel Beauty Mind Ula's World. Dzisiaj będziemy gotować. Dawno tego nie robiłam, więc postanowiłam, a przy okazji, że mam troszeczkę więcej czasu. A dzisiaj piątek, więc będę gotować danie jarskie, które jest jedno z moich ulubionych. I często je robię na przykład do różnych mięsnych rzeczy, bo jest naprawdę praktyczne, jak widać, kalafior i ziemniaczki. No więc przechodzimy do konkretów. Jak widać, mam już pokrojone ziemniaczki tutaj. To są te żółte i rosety. A trudno mi powiedzieć, jaka jest waga tych ziemniaków, ale no, z kilogram, gdzieś koło kilograma, 800 gram na pewno będą potrzebne, pokrojone w kostkę. Taką dosyć grubą. Oczywiście kalafior. A kalafior to zawsze kroję go, ale na przykład na dwie połóweczki, ale na pewno nie jestem pewna, czy skorzystam z całego kalafiora. To w zależności od tego, jak duży jest i na ile osób. No i oczywiście cebulka, sól, no i bardzo ważna rzecz to są przyprawy, bez których właściwie to danie nie miałoby żadnego sensu, można powiedzieć. Więc mam tutaj kilka przypraw, jak widać. Tutaj mamy imbir, ćwiartka łyżeczki, cumin, ćwiartka łyżeczki, słodka papryczka, cała łyżeczka, taka naprawdę pełna. Tutaj jest ostra papryczka, taka szczypta powiedziałabym, kurkuma, pieprz. No i oczywiście wspomniałam sól, ale sól, proszę pamiętać, ja nigdy nie dodaję tej soli w trakcie gotowania, w trakcie duszenia. Zawsze dodaję ją na końcu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, pietruszka. Pietruszka posiekana drobno na koniec, można powiedzieć, duszenia dodaję do całości. So I'm going to add in English now. This is one of my favorite actually meal. It's veggie and I like, as you see, it's with cauliflower and potatoes. I used two different types. I just had our assets and I used them, and also golden. Cauliflower, onion, spices, very important. It's a kind of Mediterranean recipe. And I love it. So let me show you. This is a ginger, quarter of the teaspoon, cumin, a quarter of the teaspoon, sweet paprika, full teaspoon, cayenne pepper, just a pinch, turmeric, less than a quarter of the teaspoon, and pepper, I would say just a pinch, and salt, of course. And I really don't remember how much potatoes I need. I would say between 1 kilo, 800, that will do. They are soaked in the water. And of course, a cauliflower also, I'm not sure if I'm gonna use all of it. So you're gonna see when I'm cooking, when everything I'm combining together. So I'm gonna leave a recipe down below. You can modify, because this is how the cooking is. You can add some things, and very important, I forgot before I'm gonna start to cook, parsley. Just a full hand of parsley chopped fine, and then add almost like on the end of the cooking. So let's start, let's do it.
Kalafior, ziemniaczki już są zrobione, gotowe, odstawione. Teraz zabieram się za wątróbeczkę. W zasadzie to używam wątróbkę z kurczaka, ale nie było w sklepie, więc mam cielęcą. I wątróbka jest taką potrawą, którą nie wszyscy lubią. Ja też nie jestem takim wielkim zwolennikiem, ale opracowałam sobie swój własny przepis i wydaje mi się, że jest bardzo smaczna. Więc co jest potrzebne? Potrzebna jest oczywiście wątróbeczka, muszę ją pokroić w plasterki. Jak widać, mam tutaj szalotki. Dlaczego szalotki? Dlatego, że uważam, że smakowo jest bardzo bogata ta szalotka. Ma kombinację cebuli, trzosku i zielonej cebulki razem w jednym, więc doda taki jakby ekstra smak. Olej i oczywiście przyprawy, które są dla mnie na przykład bardzo ważne, dlatego ja lubię ten przepis, ponieważ ma przyprawy. No więc mam tutaj imbir, a znowu jest tak mniej jak ćwiartka łyżeczki, kiumyn mniej jak ćwiartka łyżeczki, tutaj jest oregano, taka ćwiartka łyżeczki, słodka papryczka, można powiedzieć pół łyżeczka. Tutaj jest majeranek, ćwiartka łyżeczki, taka szczypta ostrej papryki, pieprz i troszeczkę tutaj mam soli. Muszę uważać, żeby tą sól nie wsypać razem z przyprawami, ponieważ ja zawsze dodaję to na końcu, więc posiekamy cebulkę, pokroimy wątróbkę. Najpierw oczywiście zarumienię cebulkę, później wątróbeczkę i dodam przyprawy i to się będzie dusić niedługo, bo wiadomo, że wątroba nie potrzebuje. I'm gonna add in English, my cauliflower potatoes are done, now I'm gonna do my liver. It's not one of my favorite meal really, but I kind of master this recipe to my taste, to my liking, and I actually like it, and my daughter. I normally use chicken liver, but they didn't have it, so I have a cauliflower liver. And as you see, what you need is oil, onion. I use shallot. I love that flavor in shallot, that is combination of three things really, the green onion and garlic. It has a very rich taste, so I think will be good for this type of meal. And of course, spices. Now, spices, I see it's ginger, less than a quarter of the teaspoon, cumin less than quarter of the teaspoon, oregano quarter of the teaspoon, a teaspoon of sweet paprika, there is a mayron quarter of the teaspoon, a pinch of cayenne pepper, salt I'm gonna add on the very end, and pepper. So let's cut the shallots, actually in a slice. I'm gonna slice them, cut the liver, then add spices, everything. Doesn't take too long, it's delicious, it's really delicious with those spices, it's yummy. But my suggestion is to find the chicken, always use the chicken, it's less hard, I would say, it's just so tender and quick. Okay, let's do it.
Oprócz kucharzenia zajęłam się też dekoracją salonu i znalazłam te oto dwie rzeczy, karafkę do alkoholu i lustro. No i oczywiście jak już skończyłam gotowanie, to zajęłam się właśnie czyszczeniem i przygotowywaniem tych oto dwóch rzeczy. Karafkę oczywiście bardzo dobry sposób, siostry mi podpowiedziały, wyczyściłam ryżem, wodą i płynem. No i oczywiście miałam domowej roboty wino i akurat perfect, bo przydała mi się. I'm gonna add in English. Beside cooking, I actually wanted. I was recently, in the thrift store, and I found this beautiful piece for my homemade wine and mirror. So after I finished my cooking, I decided to do those things. And as you see, I was cleaning this with rice, water, and detergent. Very neat idea that my sister gave it to me.